Gdzie ona pobiegła? Aha, ona kradnie. Czemu mi znowu rękawica wypadła? I te itemy na nim zostały. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy nagrywać troszkę inną gierkę, bo będzie ona z serweru testowego, czyli z serweru PB. Jak możecie wiedzieć, na serwer weszło 12 nowych itemów, tak samo jak nowe lootboxy, które właśnie teraz widzieliście. Będzie pokazywała się rzadkość itema, który może wam wylecieć na zewnątrz, tak jak ja miałem niebieski, to jest zwykły, czyli po prostu dostajemy jeden item. Jeżeli nie wiecie, jakie nowe itemki weszły właśnie na serwery PB, to zrobiłem o tym filmik, zostawię link w opisie albo w komentarzu, żebyście sobie mogli zerknąć. Tutaj jest jedna z nowych itemek, Sparring Gloves, daje 10% szansy na kryta i 10% szansy na dodża. I oprócz tego wypada nam Tristianka, kupimy sobie dwie Tristiany, lub Tristany, jak tam ludzie mi mówili w komentarzach, źle wypowiadam, ale bez żadnej różnicy. Troszkę inaczej tutaj się pokazuje, chyba kolory się zmieniają, jeżeli chcemy dać na innego heksa postać. Zobaczymy, jakie jeszcze są tutaj zmiany. Są, no jest to gierka rankingowa, teoretycznie na PB, ale nikogo to nie obchodzi. Będę tutaj forsował właśnie te nowe itemy, żeby sprawdzić, jak one działają. Jedną itemkę, którą naprawdę chcę złożyć, to jest rękawica złodzieja. Chcę zobaczyć, jak ona działa, co nam tutaj wypadnie. Dwie postacie mi wypadły, okej. Wypadła mi Lissandra i Rek'Sai, no ciekawe. Ciekawe, jak to się będzie sprawdzało, bo jest to troszkę bardziej losowe, jaka postać nam wypadnie, ale w sumie ciekawe, bo teraz mogę ją sprzedać i to tak, jakbym dostał 4 golda. Więc więcej golda niż wcześniej, ale też daje mi jakąś tam możliwość, żeby iść pod Voidów właśnie. Więc ciekawe. Tutaj bez skina jesteśmy. Piesiu 7-1. Aha, już ma Warmoga i Pajka na dwójce, ciekawie. No ja bym mógł nawet iść tutaj pod Lost Streaka i spróbować wziąć drugą rękawicę, bo z tego właśnie chyba się składa ten item, o którym mówiłem, czyli o rękawicy złodzieja. I jeżeli nie wiecie, jak on działa, to że nasza postać powinna jakoś wykradać kolejne itemy. Czyli możecie złożyć tylko rękawicę złodzieja na daną postać, a kolejne dwa itemy ona sobie po prostu wykradnie. Sprzedamy Rek'Sai, weźmiemy Zeda. I zagramy w ten sposób jak na razie. Tytanik Hydry nie będę składał. Dam łuk na Kha'Zix'a. Niech ma. Myślałem, że jeżeli chodzi o to wypadanie postaci, to będą wypadały droższe postacie. No ale no, jeżeli wypadają dwie postacie za dwa, to nie jest wcale tak źle. Ten patch powinien wejść chyba dopiero 25 września z patchem 9.19, tak więc jeszcze troszkę na niego poczekamy, ale już warto zauważyć. O, nowa emotka, jeżeli ktoś zmisuje. Mój Lucian ma 10% szansy na kryta. Spell power 100%. Ciekawe. To chyba jest jakiś bug po prostu. Na pewno nie mam 100% spell powera. 35% szansy na kryta, właśnie przez jedną rękawicę 10% szansy. To jest bardzo dużo, 10% szansy, jeżeli gramy takiego na przykład Rengara, Kerry i damy mu jeszcze dwóch asasynów oprócz niego, to będzie miał on już 45% szansy na kryta. Wiadomo, że misnąłem Dariusa, ale to nie jest bardzo ważne. Wiadomo, że takie postacie jak... takie itemy jak Phantom Dancer będą teraz o wiele mocniejsze i o wiele bardziej grywalne. Ale jakoś to się wybalansuje, mam nadzieję. Kilka itemów, które widziałem z tych nowych, będą niestety bezużyteczne. Tak myślę. Bo na pewno nikt nie będzie grał tej takiej rękawicy, która spowalnia ataki. Tej takiej niebieskiej, która jest, ma taką samą itemkę w normalnym LoLu. Tego raczej nikt nie będzie grał, niestety. To Lord's Edge, gdzie wypadają BF Swordy, prawdopodobnie tego też nikt nie będzie grał. Ciężko, żeby się postać rozpędziła samymi BF-ami, a oprócz tego nie będzie można nic złożyć. Tutaj lecimy pod Lost Streaka. Pierwszą gierkę niestety wygraliśmy, ale nie miałem tu za bardzo co sforsować, żeby polecieć po Win Streaka. Tak więc polecimy sobie na spokojnie pod Lost Streaka i spróbuję mieć priorytet na karuzeli, żeby właśnie zebrać drugą rękawicę.
Kenena mogę wziąć i go dołożyć. Tutaj jest ciekawostka, w lewym dolnym rogu mamy expa na level. Teraz na aktualnym patchu 9.17 tego expa na piąty level potrzeba 10, na PB potrzeba 12. Troszkę to zmieni gierkę, troszkę zamiesza, bo na innych interwałach będziemy levelować. I może to troszkę zamieszać niektóre strategie właśnie. Takie jak hyperrolowanie może być troszkę lepsze, bo będziemy mieli więcej czasu właśnie na czwartym poziomie, gdzie mamy 50% szansy na trafienie postaci za jeden, żeby zhyperrolować pod takiego Kasadina lub Kha'Zixa, jeżeli gramy Void Carry, Assassin. Lub takie postacie jak Gunslingerzy. Gunslingerzy mogą powrócić, jeżeli będziemy mieć więcej czasu, żeby zhyperrolować, przypuśćmy, z piratami. I co my tu mamy? Nie ma rękawicy, o nie. O nie. Bardzo chciałem tą rękawicę, naprawdę. Bardzo chciałem tą rękawicę dostać. Mam nadzieję, że na następnej karuzeli, może na kragach, nam coś wypadnie. Teraz weźmiemy sobie chyba po prostu łuk pod Rapid Fire'a. Łuk pod Rapid Fire'a lub Morello. Weźmiemy łuk. Weźmiemy sobie łuk. Ten Rapid Fire jest bardzo, bardzo unikalnym itemem. Szkoda, że tej rękawicy nie ma, bo chciałem od razu już w sumie sprawdzić, ale no, poczekamy, na pewno dostaniemy. Zed. Nie mam miejsca na Zeda. I tutaj przeważnie levelowałbym na piąty level, a teraz jest to niemożliwe dla mnie. Chyba, że sprzedam jakieś postacie. Tylko tak, Lissandry bym nie chciał sprzedawać. Lissandry wolałbym kupić. Dariusa mogę sprzedać. No nieciekawa pozycja. Powiem wam, że nieciekawa pozycja, bo nie wiem za bardzo co zrobić. Nie chcę się wyprzedawać z postaci, które już są parami. Mógłbym wyprzedać Lucjana i Trystany. Wtedy bym miał 11 wraz z Dariusem, to by było 12. Wtedy mógłbym zlevelować. Jeżeli wyprzedam, to będzie 8, 9, 10. Dobra, tak zrobimy. Żeby mieć ekonomię wyższą. Tutaj, jeżeli jest chwila ciszy, to chciałbym jeszcze Was zaprosić na streamy, które się pojawiają u mnie na kanale. Ostatnio troszkę częściej streamuję po kilka godzin i staram się bić najwyższą rangę możliwą na Teamfight Tactics. Aktualnie mam Grandmastera, czyli brakuje mi jeszcze jednej rangi, żeby zostać Challengerem, czyli najwyższą możliwą rangą właśnie w Teamfight Tactics. No i w normalnym LoLu w sumie też. Co my tu chcemy zrobić? Możemy dwa razy zlevelować. Czy ktoś leveluje? Piąty poziom, piąty, piąty. Nie, utrzymam tego Lost Streaka, zleveluję sobie taniej po kragach, bije piąty. Oho, tutaj mocny gościu. Czy Hextech był zmieniony? Chyba nie. Aha, on już ma czterech. Dlatego on był taki wielki. No ciekawe. Ale ta Vi poleciała. Dobra. Zabiliśmy dwóch, stracimy mało HP. Bez różnicy to. Mam nadzieję, że mi właśnie wyleci ta rękawica, bo chciałbym sobie tutaj potestować te nowe itemy. Z tego co wiem, to jeszcze łuk i BF jest nowym itemem. To miał być boski miecz, tak? A teraz to jest troszkę inny item. Nie pamiętam jeszcze tych wszystkich itemów, a nie mam odpalonej ściągi, żeby sobie na nie zerknąć. Może powinienem tak zrobić. Trystanka, z której się wyprzedałem przed chwilą, tak więc. No i właśnie, i tutaj powinienem zlevelować, żeby mieć piąty level normalnie, a teraz nie będę go miał. Chyba wygram i tak. Lucjana mam mocnego, Kha'Zixa też. Dam Gravesa, żeby się zajął tymi dwoma kragami i wtedy może Kha'Zix jako zizolowany damage zabije tego kraga. Zielony. To jest chyba najbardziej podstawowy box.
3 golda, trochę mało. Powinien być tutaj chyba drugi lootbox, jeżeli tu wypada 3 golda. Okej. I 2 golda. No. I chyba przegram i tak. Mało tego golda. Naprawdę mało tego golda. Znaczy nie, no normalnie 5 golda poleciało tak jak zawsze, ale nie lubię jak mi ten gold leci, co prawda. Lubię level. Stawię zada. I stawia Welinkę. Nie mam w ogóle frontline'u, ale to jest chyba najlepsze, co mogę zrobić. Volibear mi się średnio przyda. Czy ktoś tu leveluje na szósty? Bardzo możliwe, że ktoś ma szósty. On ma tego Arcane Gauntleta. To jest, że twoje uderzenia mogą trafić krytyczny atak. Na to mamy 50% szansy. 50% szansy. Czy to jest lepsze niż Rabadon? Hmm. 10% szansy, że uderzymy 150%. A Rabadon nam daje 100% szansy, że uderzymy 50%. Tak więc ten item jest troszkę bezużyteczny, jeżeli nie mamy Infinite Edge'a. O, Nikos Help, to jest bardzo fajne. Jeżeli tutaj gościu będzie miał na przykład dwóch Yasuo, może sobie użyć tego itema i z dwóch Yasuo zrobi mu się trzy Yasuo. Więc tego itema na pewno opłaca się odkładać na późniejsze fazy gry, gdy możemy sobie podwoić mocniejszą postać. O dziwo wygrywam. Mogę poddać asasynów, żeby mieć troszkę lepszy frontlane. W postaci Kha'Zix'a i Tristana też dodać, żeby korzystała z Gunslingerów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że na tej karuzeli się doczekam tej rękawicy, bo naprawdę chcę przetestować ten item. A jeżeli nie ten, to spróbujemy stosować jakieś inne. 10% na dodge'a. Ciekawe, czy dodge. W sumie bardziej mogliby zrobić. Chociaż nie. Nie, możliwe, że bardziej mogliby zrobić itemek zamiast właśnie podwajanie. Albo uderzenie krytyczne z umiejętności, to mogli zrobić, że daje dodge'a na umiejętności. To by było chyba ciekawe. Albo jakiegoś spell shielda. Bo jest ten spell shield, ale on nie działa tak jak myślałem. To jest po prostu spell shield taki jak siwirki w normalnym LoLu. Czyli na jedną umiejętność on działa. Mogę kupić Cho'Gatha pod Voidów. Mogę też nie kupić nic. Naprawdę nie wiem, jak ja jeszcze wygrywam. Bo nie mam nic w tej kompozycji. Zbieram sobie po prostu 50 golda i zaraz zacznę levelować i szukać droższych postaci. I wtedy postaram się coś znaleźć. Okej. Lekko przegrywamy, ale to fajnie, bo będziemy mieć znowu lepszy wybór na karuzeli. Okej, jest ta rękawica. Jest ona jedna, ale idzie w moim kierunku. Mam nadzieję, że nikt mi jej nie weźmie. Nie. Nie. Kurde. Co ja tam mam jeszcze na tym? Mam pas. Co ja mam wziąć? Pas i... Red buffa? Może red buffa wezmę? Kurde, no wziął mi tą rękawicę. Nie doczekam się jej. Śmieszne. Aż. Dobra. Zawalujemy i spróbujemy tu coś znaleźć. Morgana by się przydała. Aatrox? Może sprzedam Zedów? Weźmiemy dwa razy Katarinę. Może z niej się coś uda zrobić. Trzy razy Darius. Tymczasowo chyba wezmę.
Kenan. Sol-Jays, Kenan i Sandra. Dobra. Tego mogę sprzedać, dać tak. Co to daje? To daje backhand, czyli ten spell shield, o którym mówiłem. To daje. Aha, jeżeli zdodżujecie, to 30% attack speed slow zone. No, czyli tragiczny item, tak jak mówiłem. Weźmiemy sobie, po prostu zrobimy red buffa. Jednej rękawicy potrzebuję z tych wilków. No, przetestowałbym sobie ten itemek, naprawdę. Muszę wyłączyć. Kha'Zix, Kassadin. Jinx bym tu jeszcze mógł złożyć. In Dravena. Ja to nie wiem, po co idę, naprawdę. Moja kompozycja jest tak tragiczna. A i tak coś tam sobie ugrywamy. Ale nie skupiam się tutaj na wygranej, chcę po prostu złożyć ten item. Bo ta rękawica naprawdę wydaje się ciekawa. Mam nadzieję, że mi poleci. Jak nie, to na kolejnej karuzeli. Tutaj mogę coś kupić albo sprzedać. Asasynów już chyba nie zagram. Jedynie co sobie Ewelinkę po prostu. O, jest rękawica. I to mi daje rękawicę złodzieja. Tak zrobimy. To powinno wyskoczyć z niego. Ok. I tą rękawicę złodzieja sobie damy na. Na kogo możemy dać? Tymczasowo na Lissandrę może. Albo Gravesa. Aha, dało mu to Hand of Justice i Blood Testera. I któryś buff mu wskoczył z tych. Z tych dwóch, ale nie wiem który. Dobra. Ciekawe. Lutistera dostał oraz to Hand of Justice. No dwa pełne itemy, to jest bardzo dużo tak naprawdę. O, tu jest ten Lord's Edge, czyli dwa razy. O, zabiła postać i teraz dostała BF-a. Zabiła drugą, kolejnego BF-a dostał. No ciekawe. Jinx pod Blade Mastera jest też bardzo mocna. By tu za szybko nie odpadli, bo chciałbym sprawdzić, jak ta itemka działa. Albo złożyć sobie jeszcze kilka itemek. Na razie w sumie to mi nic mi się tu nie składa. Zaraz zleveluję i spróbuję znaleźć Branda. Już Aurelion Sol na dwóch itemach. Czemu mi znowu rękawica wypadła? I te itemy na nim zostały. Co się stało? To chyba jakiś bug jest. Lissandra teraz. Spear of Sojourn i łezkę dostała, okej. Okay. Tu chyba jakiś bug jest. Znowu na złym interwale zlevelowałem, ale to mniejsza z tym. Okej. Okay. Poddamy Tristanę. Sorków mamy już dwóch, bo teraz mi Ahri wskoczyła. Na frontline, co prawda, ale wskoczyła. Ty, on dalej ma te itemy i ten też. To chyba jakiś bug jest po prostu, to na pewno nie powinno tak działać. Ale jak już to mamy, no to nie będę narzekał. No ten z tym Aurelion Solo naprawdę jest mocny. Ale no. Ciężko nie być, jak się ma Aurelion Solo na dwóch. Gdzie ona pobiegła? Aha, ona kradnie. I przyniosła mi Phantom Dancera i łuk. No na Lissandrze troszkę
troszkę słabe itemy. Ciekawe, czy to tak powi to chyba tak powinno być, że ona jest, ma tą rękawicę złodzieja, ona biegnie i coś tam kradnie. Nie wiem, z tego krzaczka? Tam są itemy, może tam są itemy. Przyniosła mi kurde fantoma. Co tu się stało? Ari nie przestawiłem. Ale nieważne. Nagraj się nadal mam te itemki. To na pewno jest bug. Ale to, że ona mi przyniosła itemy, no śmieszne. Ale przegrywam. Ale dostaję w ciry. Ała. Ała. No ale nieważne, naprawdę nieważne. Chciałem potestować te itemki. To jest ciekawe, że ona sobie tak biegnie. Oho, kolejne rękawice. Może znowu. Nie no, drugiego tego itema nie doczekam się. Mam jakiś luźny item na kimś. Łuk na niej. Ciekawe, czy jakbym łuk dokleił, chociaż ona powinna powiedz. Wezmę to. Nie wiem, co się składało z rękawicy i Negatron Cloaka. Negatron Cloaka mam chyba na Lucianie, no. Zobaczymy, co się z tego składa i spróbujemy sobie to złożyć. Może to mi pomoże, chociaż tutaj już raczej nic mi nie pomoże, ale. A, zagramy sobie. Sorca jakiegoś powinien dać za Dariusa. O, Kennen nam skoczył. O, ona znowu pobiegła. Oho, przyniosła łaskę i to, że może kryta dać. Quicksilver. A, to jest właśnie to, że stuny się nie aktywują. Tak, damy na razie. Albo tak, damy. Tak i tak. Nie wiem, czy to jest warte. Zagranie warte świeczki. Ari nie zdążyłem kupić, ale jestem nie najmądrzejszy. Dobra. A ja jestem teraz tymi itemami zrzuciłem, ale jestem łąbem. Lucian to powinien ugrać. I co, i ona tej temy ma, czy z ławki też biegnie? A, pobiegła z ławki też i przyniosła. Aha, to można ten item trzymać na ławce i czekać, aż ona przyniesie coś ciekawego. Czy ja wolę sorców? Nie, wolę chyba tak zagrać. Nie mam frontlane'u. Ani trochę nie mam frontlane'u tak naprawdę. Sandra, Raven, Twisted. Co tu się dzieje? Postać mi biega, okrada jakiś krzak. Bierze dwa itemy, Ionic Sparka i. Słabe itemy trochę tym razem. Czy ten item będzie grywalny, to nie wiem, bo. O, ten Quicksilver tutaj fajnie zadziałał. Pike mi nie zestunował tego. Pike mi nie zestunował Luciana. I przez to raczej wygram. To ten Quicksilver, myślę, że ten Quicksilver naprawdę może być mocny, jeżeli ktoś stakuje CC. A ty masz jednego głównego mocnego carry. To Quicksilver jak najbardziej może być grywalny. Plus to, że daje kryta oraz dodge'a, to naprawdę mu wiele pomaga. O znowu pobiegła. Tym razem Curse Blade, ale na miniony to tam bez różnicy. Mam nadzieję, że na kolejną walkę z rywalem przyniesie coś fajnego. Co ja tu jeszcze mogę złożyć? Na pewno elementalista. Mógłbym. Co mi tu może polecieć? Nie za dużo mi tu może polecieć, co by mi pomogło. Ciekawe, czy to jest bug. Nie, no to na pewno musi być bug, że mi zostały te itemy na Gravesie. Nie narzekam, co prawda, ale. A, jeżeli to jest na ziemi, to on się powinien leczyć. O, tak jak tutaj się leczył po 40. A jeżeli jest takie czerwone na nim, to wtedy. Ale itemów mi daje. A nie, gold, okej. Silence'a mogę dać na Gravesa. No, spoko będzie. Po co pobiegła? Po Thornmaila, okej. A czemu ma to samo co on? Przecież nie dostała Quicksilver. A mogę jej złożyć Thornmaila? I wtedy ten Thornmail się straci i spróbujemy. Nie można, okej. To było w sumie trochę głupie. Ile teraz trzeba expa na 8 level? 50 expa, a ile było ostatnio? 46 czy 42?
30 było na 7 poziom, teraz było 32, ale 50 na 8 poziom. Ten gościu ma ekonomię, to co tam żyje. Ale mnie załatwił tymi hextakami. Ale mnie porobił tymi hextakami. Ozultowała siebie, chociaż tyle. No bez różnicy, przegramy niestety. Ale te hexteki 4, co złożył gościu, są naprawdę mocne. Znaczy teoretycznie, jeżeli chcesz wygrać grę, to nie są mocne, po prostu na mnie są mocne. Pobiegła i przeniesie co? Czemu ona ma Guardian z Angela pokazanego, jak nie ma Guardian z Angela? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To mam zlevelować? Chyba zleveluję, wrzucę Kennena po prostu. Nic innego mi tu nie zostaje. Ashi, tak zamienimy. Lissandra tutaj. Tak się ustawimy. Oho, na Nobli. Pewnie mnie ogra, ja nie za bardzo mam jak Noble pozamiatać. Jedyne co to Lucian mi może wykierować. Ale on nie jest raczej wystarczająco silny. Nie ma Ginzo, żeby się nastakować. O! Potencjał? Brak. Ok. 3 HP. Szóste miejsce gwarantowane. Pobiegła po Silence'a z łukiem. Ok. Ok, Lissandra. Brand. Zamiast Aveli. Stanę elementalista. Możliwe, że elementalist jako frontline będzie troszkę ważniejszy tutaj niż cokolwiek innego. Wygramy? Chyba wygramy, no spokojnie. Pokonujemy piesiu 7-1. Tu ktoś odpadnie? Powinien. Okej, okay, piąte miejsce. Potencjał na comeback. Elementalistów złożyłem. No nie mam za bardzo jak ulepszyć swojej kompozycji. Utknąłem trochę na tych gunslingerach. Ale tak jak mówiłem, bez różnicy. Po co teraz Lissandra pobiegnie? O, to jest karuzela, czyli karuzela przed smokiem. Z tego co zauważyłem na PBE, bo tam oglądałem sobie jakąś gierkę, zawsze daje full itemy. Ja wezmę chyba ten łuk. Wezmę ten łuk. To jest ten łuk, który, jeżeli dobrze pamiętam, daje się go na słabą postać, bo jeżeli ta postać padnie, to ten łuk przeskakuje na kolejną postać w lepszej formie. Czyli tam dodaje chyba 20 attack speedu i 20 damage'a albo coś takiego. I jak ta postać padnie, to znowu przeskakuje podwajając swoją moc. Po co pobiegłaś? Arcane, Jeweled Gauntlet i łezka. No, niech ci będzie. Aha, daje 20 attack speedu i 20 szans na kryta. Aha, w ten sposób. To na Kennena. Jest na frontlane, może szybko padnie. 70 expa teraz potrzeba na 9 level. To jest 6 expa więcej, to jest naprawdę dużo. Wtedy było chyba 64, jeżeli dobrze pamiętam. Może mi ktoś poprawić. 62 albo... Nie, 64 na pewno. 9 level pamiętam. To jest 6 expa więcej, to jest dużo. No to już niestety raczej nie wygram. Ten Aurelion Sol okazuje się troszeczkę za mocny. Chociaż powiem ci, że jak walnie z krytyka i Sandra, to naprawdę mocno bije. Niestety oni obydwoje mają odporność na magię. I odpadamy. I to będzie nasze czwarte miejsce. Tak więc nie ma źle. Przetestowałem sobie nowe itemki. Jeżeli chcecie się dowiedzieć szczegółowo, jak te itemki działają, to zrobiłem o nich opis. Link znajdziecie na pewno w komentarzu albo w opisie. To był test serwera PBE z nowymi temami. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, żeby obejrzeć więcej takich filmików i poradników. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.